Tutaj jeszcze macie widok za dnia, choć pogoda oczywiście brzydka, ale tak to mniej więcej wygląda. No i witam Was w kolejnym odcinku. No, jak zwykle przeczytaliście tytuł, także już tutaj nie mam co się spuszczać i tłumaczyć, co będziemy robić, bo dobrze o tym wiecie, że okleimy sobie lampy. Pomyślałem sobie, że tutaj akurat na białym aucie właśnie być może fajny efekt, jeśli przyciemnimy troszeczkę lampy. Pamiętacie pewnie, jak robiłem to w A4 i tam był dość ciekawy efekt. Nie było to jakieś mocne przyciemnienie, tylko takie delikatne. Dokładnie tą samą folią, zostały mi tutaj jeszcze resztki i dokupiłem kawałek. No bo po prostu tamta folia się sprawdziła, to tutaj do tego auta kupiłem dokładnie to samo. No i dziś sobie tą folię przykleimy, przyciemnimy nieco lampy. Jeśli chodzi o oklejanie, powiem Wam szczerze, że najlepiej okleja się to na wyciągniętej lampie, bo tutaj te wszystkie krawędzie możemy tutaj ładnie sobie podocinać, zaokrąglić, załamać. Ale też są wady tego, że jeśli takiej lampy nie mamy nigdzie zamontowanej, czyli trzymamy ją po prostu w rękach, czy na kolanach, czy gdziekolwiek, no to też nie jest za wesoło, ta lampa nam cały czas lata, nie jest na sztywno i też ciężko to okleić. Dlatego dziś postanowiłem, że no mimo wszystko, że dokładnie jest zrobić na wyciągniętej lampie, co prawda lampy wyciągnąć to jest też kwestia kilku minut, ale myślę, że będzie po prostu wygodniej z tego względu, że no ta lampa jest tutaj na stałe, nie lata, trzyma się tutaj dobrze i będzie można tą folię dobrze docisnąć, przykleić, podgrzać, no i oczywiście ją tutaj rozprowadzić, wyprofilować. Także co, no link do folii podrzucę Wam w opisie filmu jak zawsze, bo też pamiętam o to pytaliście, ale to jest, mówię, zwykła jakaś tania folia, pewnie z AliExpress, co prawda kupiona na Allegro, ale myślę, że pewnie sprowadzona z Chin, także tutaj nic szczególnego, nic specjalnego, bardzo dobrze się nią właśnie przyklejało w tamtym aucie, dlatego tutaj kupiłem to samo. Dobra, no to co, filozofii wystarczy na początek, zabieramy się za robotę. Jak widzicie, auto trochę brudne, także pierwsze co, biorę jakąś szmatkę i czyszczę dokładnie obie lampy, a właściwie można powiedzieć cztery, bo mamy tutaj podwójne, także czyścimy wszystko dokładnie, jak tylko możecie, najlepiej. Dobra, postaram się Wam jakoś to pokazać, jak ja to robię, bo no pewnie wiecie, że ja nie jestem żadnym specem od takich rzeczy. Zresztą od wielu rzeczy, które tutaj Wam pokazuję na moim kanale, nie jestem specem. No ale co, no spróbujmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ja Wam pokażę mój sposób, jak ja to robię. Biorę, odklejam oczywiście folię zabezpieczającą. Moczę sobie teraz płynem do mycia szyb. Tak zazwyczaj my tutaj naklejamy naklejki u nas w firmie. Jest po prostu dosyć wygodnie, bo płyn szybko odparowuje. No i z tego względu właśnie szybko możemy sobie naklejkę wyprofilować. No i co? No suszarka, czyli opalarka. Podgrzewamy. Wyciskamy wodę. No i jednocześnie profilujemy trochę naszą naklejkę, tak żeby nam pasowała idealnie do lampy. No i oczywiście, żeby się nic nam nie pozaginało, tak? Bo to jest też dosyć ważne, żeby to po prostu wyglądało ładnie, bo jak widzicie tutaj pewnie teraz troszeczkę się nam to fałduje, ale po troszeczku, po kawałeczku idzie to wszystko właśnie ładnie, zobaczcie, wyprofilować. No nie wiem, być może fachowcy, którzy zajmują się na co dzień, robią to, no na pewno robią to dużo lepiej, dużo szybciej i dużo dokładniej. Ja akurat nie jestem takim fachowcem. Ale powolutku, pomalutku myślę, że też jakąś to folię na tym aucie, a właściwie na lampach położymy. Dobra, nie będę Was tutaj zanudzał, tylko po prostu oklejam to tym sposobem, który teraz widzicie. No i wstępnie sobie tutaj już wyprowadziłem całą tą folię. Jak widzicie, jest w miarę równo tutaj na całej lampie. Teraz oczywiście tutaj dookoła delikatnie nożykiem trzeba
obciąć nadmiar, no i też zakończyć tutaj te obcięcie, tak żeby nam się tutaj gdzieś nie podwijało, nie odklejało. Taka mniej więcej będzie różnica, aczkolwiek teraz jeszcze tego nie widać dokładnie, bo jeszcze jest ta warstwa taka ochronna na zewnątrz. Także już po docięciu tutaj i po doklejeniu zerwę i wtedy dopiero będzie widać ewentualnie różnicę. Dobra, działam dalej. Coś takiego mi tutaj wyszło. Teraz jeszcze tylko zedrzemy tą warstwę ochronną, żeby był lepszy efekt. Taki mniej więcej jest efekt końcowy. O, coś takiego. Tutaj jeszcze widzę dwa miejsca, w których jest troszeczkę niedoklejone, gdzieś jakieś powietrze albo coś w tym stylu, ale zaraz spróbuję jeszcze to poprawić. No folia jest o tyle do tego dobra, że jak coś nie wyjdzie, zrywacie, robicie ewentualnie na nowo albo nie robicie wcale, bo jak już malujecie, no to wtedy trochę gorzej, bo tam już nie idzie nic poprawić, a tutaj zawsze można zerwać i zrobić na nowo. Dobra, poprawię tutaj te dwa elementy, no i robię następny kawałek. Tak, ta lampa wygląda na gotowo już zrobiona. W sumie tak jak stanie się obok, no nie, troszkę widać różnicę, tak, między jedną a drugą. Ta sprawa jest ciemniejsza, ale mówię, no naprawdę jest delikatnie ciemniejsza, nie jest tak mocno przyciemniona, jak to niektórzy robią, albo tak mi się po prostu też nie podoba. Lampę musi być widać, jest tylko trochę przyciemniona. No i efekt wydaje mi się, że fajny. Fajnie to będzie wyglądało. Troszkę wygląd auta się zmieni. No myślę, że będzie ok. Dobra, no to co? Pozostało mi oklejać lewą stronę, tak samo jak zrobiłem to z prawą. No i wtedy już zostanie tylko pokazanie Wam całego efektu końcowego. No i tak to mniej więcej wyszło już na gotowo, obie lampy. Tutaj z tej strony wygląda, jakby ta lampa była nieco ciemniejsza, ale to jest wina tego, że tutaj z tej strony mam akurat światło postawione. Myślę, że jak postawimy na środku, to tutaj już będzie tak samo. W każdym razie, no, efekt można powiedzieć dosyć fajny. Nie jest to, mówię, za mocno ściemniona, tylko tak w sam raz, można powiedzieć. Taki delikatny bajerek. Tutaj jeszcze macie widok za dnia, choć pogoda oczywiście brzydka, ale tak to mniej więcej wygląda na zewnątrz, bez sztucznego światła. No słuchajcie, no jeśli taki poradnik Wam się przyda, no to się cieszę, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że nie jestem żadnym specjalistą i nie wiem, czy nakleiłem tą folię poprawnie, tak jak się to robi. No w każdym razie widzicie, że wygląda to całkiem nieźle. I tak jak Wam powiedziałem już wcześniej, że nawet jeżeli coś nie wyjdzie albo macie jakieś problemy z policją odpukać, no to zawsze możecie tą folię ściągnąć praktycznie na miejscu w kilka sekund. Także to jest właśnie zaleta takiej folii. No i chyba myślę, że to by było wszystko, co chciałem Wam dziś tutaj pokazać. Może ktoś skorzysta, może ktoś będzie chciał sobie też tym sposobem okleić lampy. No i myślę, że chyba tym optymistycznym akcentem też ten film już będę kończył. No i podziękuję Wam jak zawsze za obejrzenie do końca. No i również jak zawsze zaproszę Was na mój kanał. Tam znajdziecie oczywiście dużo więcej tego typu filmów, różnych poradników. A jeśli te poradniki Wam się podobają, zostawiajcie łapki w górę. Piszcie też komentarze, no i oczywiście subskrybujcie kanał. No i też zapraszam Was do grupy na Facebooku audia607klub.pl, link w opisie filmu. Zapraszam Was też na mój Instagram. No a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!